pewne małżeństwo 60-latków, obydwie rówieśnicy, miało 25-lecie małżeństwa, 25-lecie małżeństwa, tak. I bardzo się Panu Bogu podobali, więc posłał anioła i on przyszedł i mówi: Bogu, mu się podobacie, dostanie spełni wasze życzenie. Jakie Pani ma życzenie? Chciałem dookoła świata pojechać. To anioł wyjął już rezerwację hoteli, bilety samolotowe. A Pan jakie chciał, mam życzenie? Też dla Pana bilety już wyjmuję. Nie, ja nie chcę biletów. Nie chcę dookoła świata. Tak, a co Pan chce na ten jubileusz? Chciałbym mieć żonę 30 lat młodszą. To anioł go dotknął i facet miał 90 lat. Ja nie wiem, czy ktoś państwowy na to wpadł, ja nie. W jednym zakonie, w kościele zakonnym w Warszawie, ksiądz mówił kazanie i po kićkał mu się Kain z Ablem. I mówi: Abel morderca i biedny Kain. Biedny Kain zamordowany przez Abla. Ten Abel morderca i Kain, biedna ofiara. Przyszedł do zakrystii, ojcowie mówią: coś ty plut. On mówi: o żonę, ale mi się pomyliło. Jezu. Po mszy świętej przychodzi facet, mówi: ojcze, ojciec mi liczny, wrócił kazanie. Ja zrozumiałem, że muszę czytać Biblię, że jestem ignorantem Biblii. Nie znam tekstów świętych. Ja myślałem, że to Kain zabiła mnie. No i ojcowie już go nie wyprowadzali z błędu. Szczęść Boże, szczęść Boże. Ktoś powiedział o tych pijaczkach. Ci pijaczkowie, proboszcz jednej parafii, siedzi sobie w domu, ktoś stuka, stoi taki menel. Z więza, wczoraj wyszedłem z więźnia. No i co? Przyszłem się pokazać. Kto z Państwa, jak obejmuje parafię, przeprowadza się, idzie się do proboszczowi pokazać. Niektórzy oczywiście tak robią, ale to było ładne. Kiedyś biskup Hozer szedł po cywilu i idzie taki cwaniak i widzi, że idzie biskup, bo go znał z widzenia. Ale biskup idzie po cywilu, czyli biskup chce się ukryć, nie chce się odkrywać. Nie można biskupa odkryć, nie może być przecież Boże Dzień biskupie. Więc podchodzi i mówi: witaj królu Krokodyla. Kolega, z którym mieszkałem na roku, w seminarium w jednym pokoju, on był nade mnie starszy rok, na drugich wakacjach kapłańskich się utopił. Sprawa była jeszcze tyle nieprzyjemna, że nie znaleziono ciała. Łódka się wywróciła, czterech chłopaków się uratowało, on się utopił. I po jakimś czasie jest wiadomość, że znaleziono ciało. Wszyscy się zbiegli, no bo to sensacja. Wyciągnęli te zwłoki. I słuchajcie, proszę potrzymać chwilę. On miał, ciało zastygło tak. Wiecie, jak my kogoś widzimy, to naśladujemy jego ruchy. Jak ja kogoś powiem, żółwik. Jak powiem do kogoś cześć, to wyciągniesz do mnie rękę. Jak powiem witaj serdecznie, to rozkryjesz rękę. Kogo on widział w chwili śmierci? Takiego. Więc takich kwiatków się nazbierało w życiu i teraz pamiętam, co powiedział Jezus do Faustyny: dawaj koronkę jako ostatnią deskę ratunku. Kiedyś przyszła do mnie jedna dziewczyna, to powiedziała: proszę księdza, mój kolega, mój narzeczony, na tydzień przyszedłem, wyznał mi, że chodzi do agencji towarzyskiej. I płacze, i jest wstrząśnięta. Ja mówię: przepraszam, że taką hipotezę wysunę, ale może w twoim oburzeniu jest także i to, że ty z tym chłopakiem nie robiłeś tego, co te prostytutki z nim robiły. No jak ksiądz może tak myśleć, ja wcale tego nie zazdrościłam, to już grzech. Nie zdążyłem powrócić do domu, już miałem maila, ma ksiądz rację. Ja bym chciała to robić, tylko się boję Boga, boję się przykazać, złamać, boję się tego. A one to z nim robiły. Jest to bardzo różne nieuczciwości w takim niedarowaniu, w takim oskarżaniu. Jest takie powiedzenie, które mi utkwiło bardzo w pamięci, że jak się urodzi zajączek, to będzie na pewno zającem. Na pewno będzie jadł listki, na pewno będzie kicał, będzie płochliwy. No wiadomo, jak się urodzi wilk, będzie wilk. Kły, mięsożerny, będzie chodził watachą, wył i będzie niebezpieczny. Jak się urodzi chłopiec, nie wiadomo. Albo wilk, albo zając. Od czego to zależy? To jest oczywiście bardzo skomplikowane, ja to uproszczę. Ja powiedziałem Państwu, że faceci to jest walka i to jest siła. Najgorszą rzeczą dla faceta jest kompromitacja. I my jak szliśmy do ołtarza na liturgię skomplikowaną, to najgorzej się pomylić. Koledzy wtedy padają ze śmiechu w kaplicy. Jak się okadzi nie w tą stronę, czy się potknie. Nasz liturgista zawsze mówi, nawet jak strzelisz gafę, udawaj, że tak powinno być. Udawaj, że tak powinno być. Porażka. Tak mi się podobała, kiedyś facet szedł z żoną, to mi ta żona opowiadała. I podeszło czterech takich w ciemnej ulicy i pieniążki. A facet mówi: chwileczkę, kochanie, pojedziesz do domu, tam jest postój taksówek. Ja cię nie zostawię sam. Kochanie, pojedziesz do domu, ja z panami wszystko pozałatwiam.
Ona mówi, Jezu, co ja drżałam, pojechałam do domu, on wrócił za pół godziny, trochę był poszarpany, ale zegarek miał. To jest facet, który jest ochroniarz. A nie mówi do żony, i co my teraz zrobimy? Masz jakiś pomysł? Porozmawiaj z panami. W interesie kobiety i każdego z nas jest to, żeby nasz lekarz był specjalistą w medycynie. Bardzo się cieszymy, kiedy mamy hydraulika, który jest z peniem, wszystko naprawi, wszystko odkręci, wszystko jak zrobi, to 20 lat wszystko działa. Bardzo się cieszymy, kiedy taksówkarz nas wierzy pewną ręką. I przepraszam za te porównania oczywiste, i każdej kobiecie powinno zależeć, żeby mąż był facetem. I powinna robić wszystko, żeby był dobrym facetem. Nikt, jak przychodzi hydraulik, to żadna kobieta nie mówi gwizdnę kombinerki, ciekawe co zrobi. A teraz mu odkręcę wodę i zobaczymy, co zrobi. Nie, niech pan robi, niech pan, ja panu nie wtrącam, niech pan robi wszystko, co tam pan uważa. Jak ktoś nie umie się bić, mi to jakiś trener boksu tłumaczył, proszę, jak ktoś się umie bić, to tak popatrzy, cios i po walce. Jak się ktoś nie umie bić, idzie wiatrakiem, tak z nim. Dlaczego my w domu idziemy wiatrakiem? A ty to tego, tego, a ty to tego, tego, a ty to tego, tego. Bo my jesteśmy słabi. A propos takich stereotypów, ostatnio jak byliśmy z siostrą Manuelą w Stanach, jeden z Dominikanów, z ojców, którzy nas tam przejmowali, powiedział, a Polacy, Polacy, tak, tak. Polacy to grają na gitarze, piją piwo i są smutni. No to tylko piwa mi brakuje. Coś, co było twoją specjalnością, nie dajesz rady. Kapujesz? Mi się kiedyś śniło, co jeszcze trochę nastąpi, że stanąłem przed pulpitem, było odłożone Pismo Święte i miałem nie mówić kazanie, czytać pierwsze czytanie. Kościół był nabity, a ja stoję i nie mogę czytać. Podchodzi do mnie mój kolega, Mirek Cholewa, i mówi, Piotr, czytaj stąd dotąd. A ja nie zatkało mnie. Wstyd potworny, wszyscy się gapią. Pan Bóg musi uderzyć w to, co dla ciebie jest najważniejsze. Piotra uderzył w serce i Piotr zapłakał do głębi, do goryczy swojego serca. I była wizyta Ojca Świętego i były dwa zebrania. Jedno Grunkiewicz-Walc w ratuszu, a drugie w kurii. Jeden ksiądz poszedł tam do Grunkiewicz-Walc na to zebranie i potem szybko przyleciał do kurii. No i się zsiada między nami i my mówimy, co tam było na tym zebraniu Grunkiewicz-Walc. Nie mam pojęcia, o czym oni rozmawiali, ale na wszelki wypadek, jak każdy kapłan katolicki, wszystkiemu się sprzeciwiałem. Nic mi się nie było zadowolony z niczego. Kontrowałem wszystko na wszelki wypadek, żeby się na coś nie zgodzić, co potem musiałbym odpokutować. To się szybko dzieje i wielu księży nie przechodzi nigdy na tą stronę Chrystusa. Nie są się sążyli, ale mają swoje życie. Ja wam powiem tylko, że jak powiedziałem mojemu księdzu katechecie, że idę do seminarium, dostał ataku śmiechu. Autentycznie, śmiał się 5 minut, a potem mi bardzo pomógł w życiu. Ale na początku moja ciotka powiedziała do mojej mamy, a nie ten mikrofon. Jak do mikrofon. Moja ciotka powiedziała do mojej mamy, nie pozwolę mu iść do seminarium, po roku go wywalą. Ja powiedziałem, tak ciociu, to zobaczysz. Zostałem księdzem. My natomiast mówimy, ale witam cię serdecznie, a w dusz niech cię diabli wezmą. Mój proboszcz wymyślił problem teologiczny, na którym, proszę państwa, można zrobić habilitację i profesurę. Jak ktoś nie ma, to polecam. Problem brzmi, jak on powiedział do inżyniera jednego, który projektował dom katechetyczny. Jak się pokłócili, mój proboszcz, idź pan z Bogiem do diabła. Kto to rozplączy, ma profesurę na Elorianie. Kaczyński coś powiedział o Tusku. Dobrze powiedział, czy źle? No, to nie dobrze powiedział. Tusk powiedział coś o Kaczyńskim. Dobrze powiedział, czy źle? To jest to skwiny, nie polityka. A nie razem nie słyszałem, że ktoś powiedział, no jest to mój przeciwnik polityczny, ale musiał przyznać rację, że on jest lepszy w tym ode mnie. Takich słów od polityka nie słyszałem, chyba nie usłyszę. Trzech facetów, złota rybka, złapali, mówię, pewnie podtrzymam trzy życzenia. Co ty chcesz? $1,000,000, masz $1,000,000, co ty chcesz? Galerię sztuki, masz galerię sztuki. Trzeci, co ty chcesz? Żeby mi się tak ręka kręciła. Druga runda, co ty chcesz? Żonę modelkę, co ty chcesz? Samolot, to co ty chcesz? Żeby mi się druga ręka zakręciła. Trzecia runda, co ty chcesz? No rentę taką wysoką, co ty chcesz? Jeszcze tam dzieci, żeby mi się urodziły zdrowe, co ty chcesz? Żeby mi się ta głowa kręciła.
Rybka przylatuje za miesiąc. Jak ci się żyje? No super, modelkę żonę, mam $1 milion. A to ty jak żyjesz? No, galerię sztuki mam, a ty jak żyjesz? A ja czuję, że coś źle wybrałem. Że was nie było na jasnym budzie. Wielu facetów, którzy wpadło w pornografię, wielu facetów, którzy wpadli w masturbację, nikt im nie przeprowadził inicjacji. Pamiętajcie, drodzy Państwo, masturbacja jest zawsze pocieszaniem się. Pocieszaniem się, że jestem do kitu, że jestem śmieszny, że jestem niczym. Udaję faceta, udaję seks, udaję, że mam żonę. Jak samo u kobiet, udaję, że jakiś mężczyzna mnie pragnie. Żaden mężczyzna się nie pragnie, jesteś sama pod prysznicem i się masturbujesz. To jest kłamstwo. Panowie, jak nie widzieliście filmu Odważni, to obejrzyjcie ten film Odważni. Można chyba tam ściągnąć nawet z chomika. Nie wiem, jak Państwo, ja płacę. Nie wiem komu, ale płacę. Ja płacę. A film jest prześliczny.